Wydawnictwo SQN przedstawia Marcin Mortka. Martwe jezioro. Czyta Filip Kosior. Produkcja Audioteka. Był czas, kiedy w rozkrzyczanych krainach człowiek był człowiekowi wilkiem, a nienawiść i pogarda przychodziły łatwiej niż miłość i zrozumienie. Czas, kiedy miecz i strzała były tańsze od bochenka chleba i kubka wina. Kiedy dumne rycerstwo z Głuchoborów wytrwale usiłowało wydrzeć góry miedziane z krasnoludzkich rąk i zmusić sąsiednie krainy do posłuszeństwa. Gdy morzami władała niepokorna nacja ostrochorców, stepami niepodzielnie rządzili pochorcy, jeźdźcy minstrele, a na podmokłych równinach w sercu świata panowali krnąbrni nieustraszeni hobolanie. Czas, kiedy w królestwie Wichrogóra badano tajniki mocy, a kupcy z Republiki Tobolinu wysyłali ekspedycje w coraz dalsze zakątki świata. Był to czas krwawy i brutalny, czas dla odważnych i zdecydowanych. Mimo wszystko, był to dobry czas. I trwał, aż pewnego dnia na horyzoncie pojawiły się żagle obcej flotyli, a niebo przesłoniły skrzydła smoczycy. Żeglarze z Ostrochorów dzielnie ruszyli przeciwko obcym najeźdźcom, ale wtedy smoczyca rzuciła przekleństwem i królowie mórz naraz zrozumieli, że nie odnajdują się już w swym ukochanym żywiole. Zagubieni wśród rozhukanych fal, dali się rozpędzić obcym jak stado baranów. I tak padło morskie królestwo Ostrochorców. Niebawem świat poznał rudowłosych, zakutych w zbroję rycerzy smoczych armii Tuistan, wzgardliwie nazywanych z Jako pierwsi drogę zastąpili im głuchoborzanie, dumni i ufni w swą potęgę. Rządni sławy ruszyli do bitwy z ochotą, lecz wtedy smoczyca znów tchnęła przekleństwem i głuchoborscy rycerze uświadomili sobie, że nie rozpoznają kolorów. Przestali tym samym rozumieć system flag, którym kierowano nimi podczas bitwy i ponieśli sromotną klęskę. Największa, najodważniejsza armia została wybita niemalże do nogi, a klęska została zapamiętana jako szara masakra. Rozbiwszy głuchoborskich rycerzy, tu i stanie pomaszerowali dalej, zawsze w cieniu skrzydeł wielkiej smoczycy. A ta nie znała litości i obrzucała przekleństwem każdy naród, który poważył się wyjść w pole przeciwko jej dzieciom. Pochorcom odebrała umiejętność mowy, okrajcom możliwość zapadania w sen, wichrogu żanom szansę na długie życie. Wyjątkiem było Hobole. Miast obrzucić jego mieszkańców przekleństwem, Smoczyca kazała wybić ich co do jednego. Równie bezlitośnie Smoczyca potraktowała krasnoludów, którzy stawili jej czoła z typową dla siebie zaciekłością. Wycieńczeni długotrwałą wojną z Głuchoborami, nie mogli jednakże zagrozić potędze Smoczych Armii. Co prawda Smoczyca oszczędziła krasnoludom przekleństwa, ale zgotowała im los równie straszliwy. Te stwierdz, które ocalały przed gniewem głuchoborzan, legły teraz w gruzach, a resztki ongiś sławnego narodu, zastraszone i wynędzniałe, wiodą dziś szczurzy żywot w najciemniejszych jaskiniach. Jedynym narodem, który umknął przed potęgą Smoczycy i jej dzieci, były tajemnicze elfy, mieszkające na skrajach rozkrzyczanych krain. Dzięki mocy, którą zawsze oswajały łatwiej od innych plemion, wyczuły zagrożenie i w porę umknęły za martwe jezioro, gdzie nie dosięgła ich bezlitosna furia smoczych armii. Niebawem smoczyca i jej poddani zawładnęli rozkrzyczanymi krainami niepodzielnie, a przewodzący smoczym armią król Wieszcz ogłosił się na ruinach hobola władcą całego kontynentu. Tam też niebawem rozpoczęto budowę brzasku, nowej stolicy imperium. Smoczyca odeszła, strudzona wojną, by zamieszkać w świętych górach leża, lecz o jej obecności przypominali kapłani, którzy uważali ją za boginię i nakazali nazywać panią. Pojawiły się również smocze strażniczki, obdarzone drobną cząstką potęgi smoczycy, które zaczęły pilnie strzec, by nikt kultowi nie zagroził. Odnajdowały każdego, kto bluźnił nowym panom i wspominał dawne porządki, tropiły buntowników, dysydentów i artystów, a co najważniejsze, zabijały każdego, kto urodził się choć z cząstką mocy. Uważano bowiem, że teraz, gdy największe armie zostały pokonane, jedynym prawdziwym zagrożeniem dla smoczycy i smoczego imperium jest moc. I tak oto nastał czas zły, kiedy gniew i odwaga w ludzkich sercach zostały zastąpione goryczą i strachem. Zamilkły śpiewy, ucichły śmiechy, zamarły myśli o szczęściu i dobrobycie. Oczy pokonanych zwróciły się na Tuistan, którzy zaczęli ujażniać i rozwijać podbite krainy, budując drogi i mosty, wznosząc miasta i twierdze, fundując huty i kopalnie. Niejeden na on czas pomyślał, że skoro sprawa jest przegrana, być może warto okazać służalczość. I zaiste, tych, którzy się przed panią ukorzyli i służyli jej wierniej od innych, ta uwalniała od przekleństwa. I tak oto ludzie, dotąd połączeni wspólną niedolą, na nowo znaleźli powody, by patrzeć na siebie wilkiem. Lata płynęły. Zajadłość ludzka zwolna gasła, podobnie jak przywiązanie do wolności i dawnych tradycji. Ludzie przyzwyczajali się do nowego porządku i rodzili w nim, a wkrótce zabrakło tych, którzy pamiętali świat sprzed najazdu. Wszyscy nauczyli się żyć w niewolniczym kieracie, a byli i tacy, którzy chwalić go poczęli. Tak było do czasu, kiedy na niebie pojawił się jaszczur. Wielu go widziało, ale nikt nie zdołał opisać ani też stwierdzić, skąd przybył. Pamiętano tylko obezwładniający strach, szerzący się po krainach, na które padł cień jego skrzydeł. Leciał zaś ku górom leża, skąd niebawem dobiegły straszliwe jęki, wrzaski i łoskoty, jakby się ziemia zapadała. Oszołomione strażniczki mówiły, że ich pani stała się wielka krzywda, ale nim z okolicznych twierdz dotarła odsiecz, jaszczura szczura nikt już nie ujrzał. Oczom strażniczek, które przewodziły ekspedycji, ukazał się spustoszony krajobraz, a ziemię co róż przeszywały wstrząsy. Sama smoczyca żyła, ale z jej licznych ran sączyła się krew i widno było, że nadchodzi jej kres. Smocze strażniczki nie spały dniami i nocami, pielęgnując rany swej pani. Ale lepiej się znały na zadawaniu bólu niż na uzdrawianiu cierpiących i ich wysiłki spełzły na niczym. Wnet też się okazało, że smoczyce przy życiu trzyma tylko jedno. W jej łonie dojrzewały setki jaj wyrosłych z nasienia jaszczura. Ich zniesienie okazało się zbyt dużym wysiłkiem dla smoczycy. Wyzionęła ducha krótko po tym, jak ostatnie potoczyło się po skalnym gruncie jej jaskini. Wśród strażniczek zapanowała konsternacja, gdyż nie wiedziały, co począć z jajami. Pchnęły poselstwo do króla wieszcza, ale ten, poproszony o wsparcie po raz pierwszy od ustanowienia smoczego imperium, nie umiał im pomóc. Jego wizje, które prowadziły smocze armię od zwycięstwa do zwycięstwa, nie przynosiły żadnej rady. W końcu smocze strażniczki uznały, że będą pielęgnować jaja, z których miały się wykluć dzieci ich pani. Gdy pierwsze skorupy zaczęły pękać, Okazało się, że strażniczki popełniły wielki błąd. Każde ze smocząt miało wszak w sobie pierwiastek jaszczura, który był uosobieniem dzikości i furii. Niektóre z nich zignorowały kłaniające się im strażniczki i z obojętnością przeleciały nad ich głowami, a uwagę na nie zwróciły jedynie te bardziej głodne. Mało która umknęła. I wtedy nastał czas jeszcze gorszy. Nikt nie panował nad smoczętami, a te szalały i niszczyły miasto oraz wsie. Dopuszczały się straszliwych mordów, by zaspokoić głód bądź rządze niszczenia. A kapłani, którzy uznali istoty poczęte złona pani za święte, z początku zabraniali ich zabijać. Wkrótce wielu z nich zmieniło zdanie i doszło do krwawych rozpraw ze szczególnie okrutnymi smoczętami, co nie uszło uwadze poddanych tuistan. Widząc, iż rządzący stali się bezsilni, a król wierzcht utracił swą niezwykłą umiejętność widzenia przyszłości, upokorzeni niewolnicy przypomnieli sobie chwalebną przeszłość i pochwycili za broń. Wybuchło wielkie powstanie, które nazwano burzą, gdyż jako sztorm potężny wstrząsnęło całym imperium. Ponieważ smocze armie były zmuszone do jednoczesnej walki z hordami smocząt, powstańcy osiągnęli wiele zwycięstw, a swój pochód ukoronowali masakrą wroga podczas bitwy pogodzonych. Byli bliscy zadania tu i stanom ostatecznej klęski, lecz wtedy doszły do głosu rozłamy. Odnowiły się konflikty jeszcze sprzed najazdu i powstanie upadło samo z siebie o krok od zwycięstwa. Trudno orzec, kto zawinił. Jedni mówią, że głuchoborzanie nie chcieli wesprzeć powstania, bo marzyła im się chwała za samodzielną rozprawę ze smoszczurami. Inni twierdzą, że nikt pośród pogodzonych nie był bez winy. Tak czy owak, przywódcy potężnej dotąd armii, uskrzydlonej wieloma zwycięstwami, jeli się kłócić i wnet ulegli sprytniejszemu, lepiej zorganizowanemu wrogowi. Wnedlochy zapełniły się tymi, którzy ośmielili się chwycić za broń. Strażniczki miotały się po świecie niczym niespokojne duchy, wyłapując wszystkich, których podejrzewały o udział w powstaniu. Zapłakał świat z goryczą nad swym losem, a potem znów ucichł, upokorzony jak nigdy dotąd. Bo i czas nastał jeszcze gorszy. Tak zły, jak nigdy dotąd. Ci, którym starczyło odwagi, nazwali go końcem. I nazwa ta się przyjęła, choć strażniczki wciąż wierne swej polityce uznały ją za defetystyczną i usiłowały batami wybić ją ludziom z głów. Tuistańskie imperium nawiedziły straszliwe klęski. Rzeki występowały z brzegów, z nadmórz nadlatywały niszczycielskie wichry. Trzęsła się ziemia i pękały góry, które zaczęły ociekać strumieniami lawy, a z nieba spadał żywy ogień. Potężne ongi z imperium miało chwiać się w posadach, niszczone przez świat, po którym się rozpełzło. A jego poddani, po raz wtóry pognębieni i pokonani, milczeli i pochylali kornie głowy, pogodzeni ze swym losem. Nikomu nie przyszło już do głowy, by sięgać po broń. Umierali w ciszy wraz ze smoczym imperium, które zabrało im wszystko, co mieli. Nastał czas najgorszy ze wszystkich. Rozdział pierwszy. Smok rozdziawił paszczę. Powoli ostentacyjnie przesunął czarnym językiem po kłach. Z szeroko rozstawionych nozdrzy buchnęły kłęby pary. Odpowiedziały im inne, dobywające się z krostowatych narośli po obu stronach kolczastego grzbietu. Błoniaste skrzydła aż zadrżały, gdy uniósł pazurzastą łapę w powietrze i uderzył nią w pół drogi. Mats ani drgnął. Spier dalej, warknął. Smok cofnął gwałtownie łeb, jakby ta oberga go zapiekła. Zasyczał po raz kolejny strzelając parą. Fioletowe ślepia tonikły pod tymi powiekami, to znów się pojawiały, lśniąc zdumieniem i oburzeniem. Bestia walnęła łapą raz jeszcze, tym razem mocniej. Mac wydał wargi i pochylił się w siodle, opierając łokcie na wysokim łęku. Słyszałeś, co powiedziałem, wycedził. Nadal nie przerywał kontaktu wzrokowego. Poszedł stąd kurwiszon. Już! Spierdalaj! Smok opuścił łeb tuż nad ziemię. Prychnął z obu przepastnych nóg, z zbił wzbił tumany kurzu, a potem znów wyszczerzył kły. Wojownik przymknął oczy dla ochrony przed kłębami pyłu i przesunął dłonią po końskim karku. Żmijka jednakże nie potrzebował pokrzepienia. Ojczyste bagna pustaci przygotowały go na o wiele gorsze widoki. Stał nieporuszony niczym spiżowy posąg i bez cienia lęku, wręcz z zaintrygowaniem wpatrywał się w smoka swymi stalowo-szarymi oczami. Potwór zaś zamarł, jakby nagle dotarło do niego, że tych dwoje rzuca mu wyzwanie. Co gorsza, jak równy równemu. Potrząsnął wściekle łbem, zagrzebał dwa razy w ziemi pazurzastą łapą, niczym rozwścieczone byki grzmotnął w ziemi ogonem. Na koniec nastroszył kolce, które wyprostowały się z metalicznym szczękiem i buchnął przed siebie gorącym oddechem. Wyziew był tak silny i tak smrodliwy, że ma co mało nie zleciał z siodła. Żmijka z kolei odwrócił łeb i parsknął kilka razy. Gdy smok zatrzasnął szczęki z głuchym mlaśnięciem, jeździec odkaszlnął, z trudem przełknął ślinę i spojrzał na gada z autentyczną nienawiścią w oczach. Teraz to przegiąłeś! Wycharczał i ujął włócznie. Żmijka targnął łbem i ponaglone uderzeniem pięt jeźdźca ruszył ku smokowi. Zarżał przy tym przenikliwie, jakby się śmiał. Tego smokowi było już za wiele. Rozłożył błoniaste skrzydła i bijąc nimi pospiesznie, niemalże z paniką, wzniósł się w powietrze. Gdy był opadł na tyle, by jeździec znów mógł ujrzeć niebo, potwór był już tylko wijącą się kreską gdzieś na tle nasyconego purpurą nieba. Mazur odetchnął głęboko i raz jeszcze poklepał kark wierzchowca. A, znów mieliśmy szczęście, mruknął. Nieczęsto trafia się na głupka, który wystraszy się człowieka z włócznią. Żmika prychnął z protestem. — Oczywiście człowieka, wraz z rumakiem — poprawił się Mac, ściągając hełm. Czoło miał mokrot potu. Był człowiekiem nie pierwszej młodości. pomiędzy krótko przyciętych, ciemnobrązowych włosów przezierały nitki siwizny, a od przymrużonych, bladoniebieskich oczu wybiegały bruzdy zmarszczek ciągnące się daleko za kości policzkowe. Znużone spojrzenie, nieco przygarbiona postawa i kilkudniowy zarost zdradzały człowieka gnębionego ciężkimi troskami. Cokolwiek go trapiło, nie miało to wpływu na jego umiejętności. Koniem powodował z naturalną swobodą. Płynność, z jaką odwrócił włóczni i wsunął w tuleje z przodu wysokiego siodła, wskazywała na doświadczenie w walce z końskiego grzbietu. Wrażenie to uzupełniał trzymany w ręku hełm z misiurką, stary i powgniatany od licznych ciosów, a także łatany kilkakrotnie skórzany kaftan z naszytymi stalowymi kółkami oraz brzydka, nierówna blizna na prawym policzku. Podobne spostrzeżenia zapewne zatrzymywały w miejscu każdego rabusia, gdyż na mile znać było charakternika, a ci zazwyczaj oznaczali masę kłopotów i pustą sakiewkę. Smoczęta jednakże mogły o tym nie wiedzieć. Mac popędził rumaka. Oddychał pełną piersią, wodził wzrokiem zabuczącymi trzmielami i rozkoszował się coraz głębszymi odcieniami czerwieni odkładającymi się na niebie. Zbliżał się koniec lata, a Worten wiedział, że dla niego oznacza to również koniec dotychczasowego życia. Obły głaz zagrzebany do połowy w igliwiu, błysnął kilkoma niezdarnymi piktogramami. Wojownik zmrużył oczy i zaklął w duchu. No, jesteśmy prawie na miejscu. Westchnął i starannie nałożył hełm. Ostatnia przeszkoda żmijka. Miej się na baczności. Koń chrapnął cicho w odpowiedzi. Niemal każdy człowiek, którego Mac wypytywał ostatnio o drogę na Kiecz, ostrzegał go przed niewielką kolonią goblinów, która wyrosła wzdłuż starego traktu, ledwie parę mil od Martwego Jeziora. Każdy też, bez względu na pochodzenie, nie omieszkał przy tym splunąć z pogardą. Nic dziwnego, gdyż gobliny pracowały sobie na te reputacje od setek lat. Zarówno wobec najazdu, jak i burzy nie opowiedziały się po żadnej stronie. Skwapliwie natomiast wykorzystywały każdą dogodną sytuację, by obrabować karawanę, złupić obozowisko, czy zamordować samotnego marudera dla jego butów. Rzekomo istniał dekret króla wieszcza, uznający gobliny za rasę bezużyteczną i skazujący je na eksterminację. Ale tu stanie raczej nie kwapili się, by go wykonać, zajęci poważniejszymi wyzwaniami. Wielkim utrudnieniem okazało się również to, że gobliny nigdy nie zbudowały żadnego organizmu państwowego i zwykły gnieździć się w odległych, niedostępnych ostępach, a podczas rzadkich konfrontacji z tuistanami okazywały pokorę i służalczość. Przetrwały więc burze bez uszczerbku, by dalej uprawiać łajdacki proceder i Mac uważał, że ich nacja jako jedyna tak naprawdę cieszyła się z końca. Nie mam pojęcia, co tym pokurczom strzeli do głowy, szepnął do Żmijki. Trzeba mieć oczy i uszy szeroko otwarte. Dla nich każdy zbrojny, który nie nosi tuniki wojsk królewskich, to potencjalna ofiara. Żmijka jakby wyczuł niebezpieczeństwo i przyspieszył sam z siebie. Niespodziewanie las się urwał i co ukazała się rozległa polana, a na niej wysoki, najeżony często kołem wał, znad którego biło w niebo kilkanaście słupów dymu. Wokół wału aż po skraj lasu ciągnęły się niewielkie poletka, każde oznaczone kamieniem z wymalowanymi piktogramami podobnymi do tych na kamieniu w lesie. Co prawda droga obiegała poletka szerokim łukiem, ani razu nie wychodząc z cienia rzucanego przez drzewa, ale mac nie łudził się, że pozostanie niezauważony. Wiedział, że nie ma rasy czujniejszej i bardziej nieufnej od goblinów. Nie mylił się. Wkrótce powietrzem wstrząsnęła ochrypła pieśń rogu. oraczył nieśli głowy, a od bramy buchnęły krzyki przestraszonych kobiet zaganiających dzieci do domostw. Wojownik przełknął ślinę. Spokojnie. Rzucił ochryple. Nie będziemy uciekać przed bandą, że pojadów z motykami. Rumak najwyraźniej zrozumiał jego intencję, bo potrząsnął grzywą, orżąc przy tym głośno i zwolnił. Szedł teraz wstępa z wysoko uniesionym łbem, a mac ujął wodzę lewą ręką i jechał, nie rozglądając się na boki. Nie patrzył na łuczników tłoczących się na wałach, ani na oraczy zamarłych na polach, ściskających w sękatych dłoniach drzewca motyk. Nie spojrzał nawet na dwóch barczystych drwali, którzy odeszli od rąbanych pniaków i stanęli na poboczu wsparci na swych siekierach, wyzywający w swym milczeniu. Na szczęście żaden z nich nawet nie drgnął. Wyczuwali bowiem charakternika, a przy tym widzieli jego prawą dłoń, jak zwisa niebezpiecznie blisko uchwytu włóczni. Ale wszystko do czasu. Dotarł do mostu, który okazał się zaledwie kładką przerzuconą nad strumieniem. Gobliny nigdy nie odnalazły w sobie pasji do budowania. Drogę zamykała mu drużyna, która wystarczyłaby do obsadzenia sporej baszty. Maco taksował przeciągłym wzrokiem ich lamelkowe zbroje i hełmy z ukośnymi otworami na oczy, nadające im wygląd słów. Obejrzał też ich dzidy i topory na długich trzonkach, a potem skupił wzrok na przywódcy, starym weteranie w przydługiej, ani chybi zrabowanej kulczudze. Stój! powiedział miękko. Stoisz, Mika. Coś mi mówi, że czeka nas przeprawa z tym ropuchem. Stary goblin rzucił przez ramię coś, co wywołało śmiechy wśród jego podwładnych. Mac czekał niewzruszenie. Był przekonany, że dowcip wcale nie należał do śmiesznych, a weteran rzucił go tylko po to, by odebrać przybyszowi resztki odwagi. No, mruknął. Czego chcesz? Sześć, wycedził weteran, wbijając w niego nienawistne spojrzenie. Sześć? Wojownik zmrużył oczy. Czego sześć? Sześć gwer. zażądał goblin i wyciągnął czteropalczastą dłoń w skórzanej rękawiczce. Płać, płać! Człowiek skrzywił się ze wzgardą. Za te sumy mógł podjąć kilku przyjaciół w najdroższej karczmie i jeszcze by na tancerki starczyło. Bac i mózg szlamem przeszedł kurdu, warknął. Goblin rzucił kilka słów za siebie. Ostrza włóczni powędrowały wyżej, bełty zastygły nieruchomo, a blade, pozbawione źrenic oczy goblinów błysnęły stalą. Płacz! ponowił żądanie weteran w kolczudze, a jego wzrok omiódł brzmiki. Albo konie da! zaproponował. Mat przekrzywił lekko głowę. Teraz to już przegiołeś zauważył i niespodziewanie zsunął się z siodła. Przeciągnął pieszczotliwie dłonią po karku wierzchowca i ruszył w kierunku mostka. Błoto chlapało pod jego butami, tłumiąc brzęk ostróg. Stary Goblin opuścił nieco głowę i napił mięśnie, wyraźnie zaskoczony reakcją. Ciekawe, za co tak naprawdę nienawidzimy was najbardziej, pomyślał matcz. Czy za te wybałuszone ślepia, za tę złośliwość, za wajdacki charakter, a może za ten smród, od którego człowiek ma ochotę wytarzać się w gnoju dla odświeżenia. W odpychającej woni goblinów dało się wyczuć odór suszonych ryb, wędzonki oraz błota używanego do budowy chat. Pozostałych części składowych Worten nie był ciekaw. Wbił wzrok w pozbawione źrenic oczy starego weterana. Nie spuszczał spojrzenia do chwili, gdy dzieliły ich już tylko trzy kroki. Jeszcze jeden, a znalazłby się na moście. Zejść z kładki, szepnął cicho, ochryple. — Skrzyknij tych swoich chwatów i usuń mi się z drogi. — Zapłacz — zażądał goblin. — Cześć! — Zejdź mi z drogi — powtórzył mac. Nie był wysokim mężczyzną, lecz gobliny słyną z nikczemnej postury i by spojrzeć z bliska któremuś z nich w oczy, dorosły człowiek musi się pochylić. Stary weteran hardo uniósł łeb i odpowiedział spojrzeniem. Nie powinien był tego robić. W błękitnych oczach Wortena zaleśniła stara. Błyszczały w nich włócznie uniesione podczas szarży w korycie burzycy. Zamigotał nieoczekiwany atak z pomiędzy drzew zamglonego lasu. Rozjarzyło się natarcie podczas bitwy pogodzonych. Tętniła ziemia, wył wiatr, świstały ostrza. Wyły wilki. Goblin weteran cofnął się, wystraszony. Nigdy dotąd nie patrzył w oczy kogoś, kto zapomniał, czym jest lęk, a wszystkie swe słabości zakrył żelazną wolą i gotowością do podjęcia największych, nawet szaleństw. Po jego skroni spłynęła kropla potu, mętna, mleczno-biała, cuchnąca. Obrzucił wzrokiem swoich kamratów, którzy nagle wydali mu się żałośnie nieliczni i kiepsko uzbrojeni, i przełknął ślinę, nie wiedząc, co powiedzieć. Mac zauważył te chwile wahania i zrozumiał. W jego dłoni zamigotał złoty gwer. Łap, powiedział rzucając monetę weteranowi. W przeciwnym razie zaraz cię zdymisjonują kawałkiem drąga. Bo co to za dowódca, który boi się jednego jeźdźca? W sumie to powinienem spuścić ci łomot za to, że chciałeś mi zabrać konia, dodał wspinając się na siodło. Ale wybaczam, w końcu nie wiesz, kim jestem. Kim ty jesteś? spytał weteran. Jestem Macz. Macz? Tak, Macz. Macz Worten, ostrze burzy. Po jaką cholerę zdradziłem temu knypkowi swe imię, myślał. Po cholerę otwierałem gębę. Ostrze burzy, kurwa twoja macz. Trudno byłoby stwierdzić, czy lubił rozmowy, które toczył sam ze sobą, ale wrosły one tak dalece w jego sposób postępowania, że odbywał je całkiem nieświadomie, niemal na każdym kroku. Przez ostatnie dwa lata miał zresztą mnóstwo czasu, by tę umiejętność doprowadzić do mistrzostwa. W królewskich lochach naprawdę nie ma wiele do roboty. Nawet nie zauważył, gdy wspiął się na sam szczyt łagodnego wzniesienia, którego podnóża sięgały północnej granicy goblińskiej osady. Ludzie, którzy opisywali mu drogę nad martwe jezioro, nazywali je złamanym karkiem i twierdzili, że widać z niego zarówno toń samego jeziora, jak i dachy wygrodu. Nie kłamali. Mruknął Macz. U stóp wzniesienia rozlewała się ciemna zieleń borów sosnowych, a dalej ciągnęła się ledwie widoczna, stalowo szara, dostojna tafla wód Martwego Jeziora. Mat poczuł, że jego serce uderzyło mocniej. Pierwsza część wędrówki, ta łatwiejsza, właśnie dobiegła końca. Teraz pora na trudniejszą. Ostrze burzy! Rozległ się za nim jakiś chrapliwy, szyderczy głos. Ostrze! Zawrócenie konia i wysunięcie włóczni z uchwytu zabrało mniej czasu niż sprawnemu człowiekowi zabiera powstanie z ziemi. Wedle opowieści w czasach przed najazdem na wzgórzu lądowały krasnoludzkie gryfy z gór miedzianych lub gór rozpaczy. Te niespotykane już bestie zamieszkałe wśród skał i szczytów miały spore trudności z siadaniem na płaskim terenie. Stąd też w miejscach, do których często przybywały, wznoszono konstrukcje zwane potocznie grzędami, gdzie mogły swobodnie przycupnąć. Grzęda na złamanym karku nosiła jednak reputację pechowej. Ponoć jeden powietrzny potwór strącił do swego jeźdźca, który nie podnosił się już o własnych siłach. Wszystkie te opowieści potęgowały jedynie złą sławę martwego jeziora. Nawet jeśli królestwo krasnoludów już dawno upadło, a gryfy zdziczały i uciekły w wyższe partie gór. Grzęda na złamanym karku spopieliła błyskawica. Ocalało jedno ramię. Teraz siedział na nim olbrzymi czarny ptak. Z masywnym dziobem. I przechylał nieco łeb, jakby chciał dać jeźdźcowi do zrozumienia, że nie bierze go poważnie. – Ostrze! – wykrakał. Mac pokręcił głową. Gadające kruki przytrafiały się dość często i każdy wędrowiec przeklinał chwilę, gdy do tego dochodziło. Ptaki te bowiem bardzo łaknęły towarzystwa, ale poza gadulstwem nie miały wiele do zaoferowania i potrafiły doprowadzić do obłędu. Mac sięgnął po łuk. Kruk natychmiast poderwał się do lotu. Łopocząc głośno skrzydłami, okrążył głowę strzelca i zaczął wzbijać się coraz wyżej, by instynktownie skryć się w promieniach zachodzącego słońca. Cholero ty! wykrakał w stronę matrza. Gnido do parzywa! Masz szczęście, że mam ważne sprawy na głowie, bo dałbym ci popalić, ty nie locie w duperznięty. Miękkim fiutem zrobiony! Worten uniósł brwi ze zdziwienia. Dobór słownictwa wskazywał na niemałą inteligencję ptaka, ale też. Mógł uczynić wędrówkę o wiele trudniejszą. Na szczęście pomimo buńczucznego tonu tak się oddalał, a jego groźby stawały się coraz cichsze. Mac uśmiechnął się krzywo i starannie przytroczył łuk z powrotem do siodła. Potem popędził żmijkę. Wygród wyglądał mniej więcej tak, jak Macz sobie wyobrażał. Był niedużą osadą składającą się z długich chat wspartych na balach z jesionu. Ściany budynków wypełniono suszonym błotem, a dachy pokryto strzechą. Wjechał do osady z chwilą, gdy słońce ostatecznie skryło się za horyzontem. Przywitały go dym sączący się leniwie z otworów kominowych chat, zapach wędzonych ryb, szczekanie kudłatych psów oraz chmary bzyczących komarów. Mimo stosunkowo wczesnej pory na jedynej uliczce osady, błotnistej i pełnej kałuż, było niewielu ludzi, głównie mężczyzn. Ci mierzyli go spojrzeniami początkowo nieprzychylnymi, a potem, gdy rozpoznali rasę konia, już tylko pytającymi. Kiedyś podobno mieszkały tu elfy, pomyślał Macz, rozglądając się po lepiankach. Ponoć nawet znajdowało się tu lustro. Trudno w to wszystko uwierzyć. Żmijka prychnął głośno i tupnął mocniej kopytem, odpędzając szczególnie natarczywego kundla obszczekującego jego pęciny. Mat skierował rumaka ku świątyni. Wypatrzył ją bez trudu, gdyż była jedynym elementem, który wznosił się ponad kryte strzechą chaty. Ogromne, otoczone wysoką palisadą domostwo, zwieńczone wysoką, kanciastą wieżą, odcinało się wyraźnie od ciemniejącego nieba. Dwie czerwone latarnie, zawieszone nad bramą, przypominały ślepia przyczajonej bestii. Mac przygryzł wargę i pokręcił głową, a następnie popędził konia. Zwyczaj umieszczania czerwonych latarni był intencją kapłanów smoczycy, którzy dokładali wszelkich starań, by maluczcy nie zapominali o mocy ich bogini. Czerwone lampki miały przypominać, że smoczyca nigdy nie zasypia. I czuwa nawet podczas najczarniejszych nocy. Worten nie wątpił, że na dziedzińcu znajduje się również jej posąg, pod którym wierni mogli składać dary i modlić się o pomyślność bądź złagodzenie przekleństwa. Nawet tu, na krańcach znanego świata, u brzegów owianego mitami martwego jeziora, smoczyca usilnie przypominała o swej potędze. Mac uśmiechnął się sardonicznie i podjechał pod główną bramę. Potem wyswobodził włócznie, obrócił ją tępym końcem do przodu i uderzył nim kilkakrotnie w prawe skrzydło. No, wyłaś, mruknął. Kapłani mieli obowiązek otwierać wrota świątyń każdemu, kto do nich zastuka i udzielić mu wszelkiej pomocy. Trzeba było jednak nie lada opresji, by wędrowiec zaszedł do świątyni smoczycy, gdyż i wobec wiadomo było, że kapłani nie wypuszczą go, zanim nie dowiedzą się o nim dosłownie wszystkiego. Mac jednak niczego się już nie lękał. Ile mam czekać, burknął junius włócznie raz jeszcze. Skrzydło bramy drgnęło. I bez najmniejszego skrzypnięcia odpłynęło w tył w mrok dziedzińca. Zaszumiał płomień niewielkiej pochodni, wzniesionej nad głową milczącego sługi, który wyszedł mu naprzeciw. Był niski i krępy, o szerokiej szyi, a za prostym skórzanym pasem zatknięty miał topór. Czarne, lekko falujące włosy związał na karku w koński ogon. Jego wzrok był twardy, nieprzejednany, zgołanie pasujący do służącego świątynnego. Matz otaksował go spojrzeniem i nagle zrozumiał. Ciekawe, pomyślał. Czarnowłosy, żylasty, skurkoja do szerokich barach, który patrzy, jakby chciał cię zeżreć żywcem. To pochorzec, być może nawet ze szlachetnego rodu. Służy smoczycy, by ta raczyła złagodzić przekleństwo. Dałbyś sobie spokój, bracie. Szkoda Twojego życia. Kapłanie do spółki ze strażniczkami mogą sobie gadać co chcą, ale ta łóżkowa gnida nie żyje i nic tego nie zmieni. Zerknął ponad ramieniem sługi na drewniany posąg znajdujący się na dziedzińcu. Zarówno kły jak i szpony, a nawet łóżki na tułowiu pociągnięto świeżą farbą, przez co wciąż błyszczały w gasnącym świetle dnia. Miał wrażenie, że w powietrzu czuje jeszcze jej delikatny swąd, zduszony aromatem modrzewiowego drewna. Oto i cała twoja smoczyca, dodał w myślach warbowana maszkara z drewna. Chcę rozmawiać z Kristanem. powiedział krótko. Pochorzec odwrócił się i odszedł. Mac przygryzł wargę. Abramą się nie przejmuj, sam zasunę. Burknął i zsiadł z konia. Sztaba szczęknęła, wskakując na swe miejsce. Mac odwrócił się odwrót. Na schodach do pojawiła się spowita w ciemną szatę postać o niewidocznej twarzy. — Witaj, Worten — powiedział kapłan Smoczycy. — Wiedziałem, że mnie znajdziesz. Siedzieli przy masywnej ławie z dębowego drewna ustawionej na wprost ogromnego kominka. Spierając się o blat, raz na jakiś czas popijali piwo ze zdobionych kufli. — Przyznam ci, że kiedy mi powiedziano, że dorobiłeś się prebendy u Smoczycy, długo nie mogłem w to uwierzyć. A kto ci o tym powiedział? Spytał kapłan i pociągnął tęgo ze swojego kufla. Pierścień na jego palcu błysnął żarem z paleniska. – A czy to ważne? Macu zmarszczył brwi i również upił łyk. Bacznie przyglądał się staremu druchowi, wysokiemu mężczyźnie o gorzawej twarzy, o ostrych kościach policzkowych i szarobłękitnych oczach. Najdziwniejsze były jednak jego włosy, które w pierwszej chwili wyglądały na siwe, a dopiero po bliższym oglądzie okazywały się blado -srebrne, w głębi lądu ludzie o podobnych włosach byli osobliwością. Może i ważne rzekł tamten. Wciąż nie pozbył się zgrzytliwego wyspiarskiego akcentu bo to oznacza, że ktoś połączył moje imię z osobą i że niebawem trzeba będzie stąd uciekać, gdzie pieprz rośnie. Nie obawiaj się. Człowiek, który zdradził mi twoje imię, nie żyje Mac uśmiechnął się pod nosem. Niestety. Zresztą nie tak trudno cię znaleźć. Nie zmieniłeś imienia. Nie ściąłeś Włoszów. Nawet mówisz dalej z tym beznadziejnym akcentem. Innymi słowy, nie zrobiłeś nic, by ukryć to, że jesteś tym samym człowiekiem, który napsuł smoczycy tyle krwi podczas burzy. Czy ja wiem? Kapłan wydał dolną wargę. Może za bardzo ufam swemu szczęściu. Popatrz tylko na siebie. Worten splutł palce na blacie ławy. Ten sam Krystan, który szarżował u mego boku przeciwko smoszczurom, piastuje teraz świątynne stanowisko na owianym, złą sławą zadupiu. Kapłan uniósł lekko jedną brew. — Nie chcesz mi chyba czegoś zarzucić, co? — spytał. — A jest coś, czego się wstydzisz? — odparł mac. Sam nie wiem, Worten. Gdybyś był człowiekiem bardziej ograniczonym, mógłbyś dla przykładu mieć do mnie pretensje, że zamiast polec z honorem... Służę teraz gadzinie. I co byś począł, gdybyś dla przykładu takie pretensje usłyszał? spytał Macz. Mógłbym wówczas z niemałym żalem spytać, jak doszło do tego, że wypuszczono cię z lochów w brzasku. Kapłan wzniósł oczy ku ciemnej powale: Albo raczej, co zrobiłeś, by cię wypuszczono? Co takiego powiedziałeś? Sam rozumiesz, ciekaw jestem. Bo ja tutaj. Zatoczył krąg ręką w gospodarskim geście. Nikomu nie wadzę. Pragnę teraz tylko dożyć swoich dni w spokoju. A może po drodze jeszcze coś dobrego zrobić? Dobry pomysł. Dożyć swych dni w spokoju. W głosie matce pojawiło się znużenie przemieszane z ironią, a twarz przybrała nieoczekiwanie stary wygląd. Błękitne oczy zaszły mgłą. Oho, Kristan rozparł się wygodniej na ławie. Zdaje się, Worten, że pora na twoją historię. Nie mam żadnej opowieści, którą mógłbym się podzielić. Mac patrzył w mrok gęstniejący pod powałą. Mam natomiast prośbę. Otóż muszę dostać się na drugą stronę Martwego Jeziora. Kapłan odstawił kufel i zmrużył oczy. Żarty sobie stroisz, skwitował. Nie doczekał się odpowiedzi. Po co? Spytał po chwili. – Po co? – powtórzył Mac. Naprawdę chcesz to wiedzieć? – No wiesz. – Kristan obruszył się pokazowo. – Jestem teraz kapłanem Smuczycy. Wyciągam z ludzi prawdę. – Skoro tak, to opowiem ci wszystko. I opowiedział. Kiedy skończył, Kristan uniósł swój kufel i dopił piwo. W komnacie wisiała cisza. Nawet żar w palenisku zdawał się przygasać, jakby przytłoczony niespodziewanym wyznaniem przybysza. Aha! Krystan pokręcił głową z niedowierzaniem. I wybacz, że pytam, wierzysz w to? Wierzysz, że za jeziorem wierzę wszedł mu słowo Mac. Muszę. Chodź na górę. Na górę? Na wierzę. Chciałbym na nie spojrzeć. Na martwe jezioro. Było ogromne. Niewyobrażalnie wprost ogromne. Ciemności gęstniały, ale mimo tego wciąż dostrzegał jego stalowo-szary, zimny bezmiar, sięgający daleko za cieniutki, ledwie widoczny już horyzont. Zimny nocny wiatr targnął w łusami matrza. Spojrzał na kapłana i stojącego za nim pochorca, który wpuścił go do świątyni. Wiedział już, że ma na imię Istvan. Piękny widok. Zauważył niemalże wbrew sobie. Aż człowieka nachodzi myśl, że koniec jest tylko wymysłem, a nawet jeśli nie jest, to nigdy tu nie dotrze. Jak dotąd nie dotarł, rzekł Krystan. Ani śladu, żadnych trzęsień ziemi, ognistych deszczy, powodzi, huraganów. Nic. To magiczne miejsce, szepnął Mac. Przeklęte, napomniał go Krystan. Naprawdę? Parsknął mac. A na czym niby jego przekleństwo miałoby polegać? Na tym, że wiele lat temu, tuż po najeździe, przeszły tędy uciekające elfy, których nikt już potem nie zobaczył? A może na tym, że nie ma tu oznak końca? Że na jego brzegach słabną przekleństwa i rośnie moc? O właśnie. Krystan pokiwał głową, ale w jego słowach nie było żarliwości. Otóż to. Słabną przekleństwa i rośnie moc. Wszak to zaprzeczenie porządku wprowadzonego przez smoczycę. Narzuconego, nie wprowadzonego. Widzę, że nauki smoczycy wziąłeś do serca. Nie rozmawialibyśmy, gdybym stał się fanatykiem. Fakt. Nie jesteś nim. Oczy macsa zaszły mgłą. Chodzi ci tylko o to, by w spokoju dożyć swych dni. Ja jednakże, wolno od nauk smoczycy, wiem tyle, że to miejsce w istocie coś w sobie ma. Nawet gdyby wszystkie opowieści podzielić przez dziesięć, wyszłoby na to, że martwe jezioro kryje wiele intrygujących tajemnic. Ciekawe, czy owe opowieści poruszają tematy upiorów, złych duchów, wszelakiego wodnego paskudztwa, wirów i mgieł, w których ludzie błądzą całymi dniami, aż umierają z głodu, odparł burkliwie Krystan. To ci dopiero intrygujące tajemnice. Poruszają. O smoczętach też mówią. O smoczętach? Kristan wyraźnie się zaniepokoił. Natknąłem się dzisiaj na jedno, ale udało mi się je spłoszyć. Żartujesz? Zdziwił się kapłana. Mat zauważył, że w jego głosie pojawiła się ulga. Takie z fioletowymi ślepiami? Grzebało łapą w piasku? To samo. Miałeś szczęście, Worten, bo to skirne. Prawdopodobnie największy przygłup z całego miotu. Kiedyś ukradł żywcem jakiegoś byka, ponoć niezłego charakternika, chyba z tydzień trwało, nim go w końcu zeżarł. A ten byk miał dar przekonywania, bo nieszczęsny Skirne do dziś łapą grzebie, gdy chce kogoś wystraszyć, <grybujesz> powiedział żartobliwym tonem, ale Mac nawet się nie uśmiechnął, podobnie jak Istvan. Ich twarze owiewał chłodny wiatr, niosący nieznane, niepokojące zapachy. Muszę się przedostać na drugą stronę, Krystal gdy Worten, nadal zapatrzony w bezmiar wody opromieniony poczerwieniałym księżycem. Pomóż mi w tym. Kapłan sięgnął ręką za głowę i podrapał się kilka razy w potylicę. Potem westchnął i spytał nieoczekiwanie. Wiesz, jak miejscowi zwał ten wiatr. Sekki. Martwe tchnienie. A wiesz dlaczego? Bo popycha łodzie tam, gdzie pojawia się śmierć. Mac wyzdrygnął się mimowolnie. Mam wrażenie, że taki wiatr wieje mi w plecy przez całe życie, oznajmił. Nie słuchasz mnie. Ja cię próbuję ostrzec. Mieszkam tu od lat. Czasem widzę z tej wieży, jak wśród mgieł na jeziorze, pojawiają się jasne płomienie, jakby jakaś łódź stanęła w ogniu. Bywa, że docierają tu jacyś nieznajomi, wynajmują łódź i znikają. Potem rybacy znajdują ich ciała wśród trzcin, popalone i zmasakrowane. Bywa, że nie znajdują nawet tego. Do czego zmierzasz? W odpowiedzi nieruchomy do tej pory Istwan wyciągnął ramię, wskazując brzeg jeziora. Mac zmrużył oczy i odniósł wrażenie, że dostrzega ciemniejący kontur ogromnej budowli, która zdawała się wyrastać prosto z fal. Zamek Erla Kamlucha z wygrodu odgadł. Żaden z tych, którzy wskazywali mi drogę do ciebie, nie omieszkał ostrzec mnie przed tym gadem. Ponoć całe swe życie oddał Smoczycy i ani na chwilę nie przestaje szukać sposobów na to, by zaskarbić sobie jej łaski. Słyszałem, że ze wszystkich rzeczy na świecie najbardziej boi się tego, że powrócą elfy, a każdego, kto choćby piśnie słowo o burzy, mocy czy końcu natychmiast wlecze na szafot. Podobno trzyma pod bronią chufiec zakazanych mord, a te ze strachu przed nim zrobią absolutnie wszystko. Cóż... Właściwy człowiek we właściwym miejscu. Jakoś mnie nie dziwi, że król wieszcz przydzielił tę marchę fanatykowi. W przeciwnym razie roiłoby się tu od weteranów burzy, a przy piwie gadałoby się tylko o kolejnym powstaniu. Masz ciekawy punkt widzenia, stwierdził cicho kapłan. To, że sam możesz niebawem znaleźć się na szafocie Kamluha, raczej cię nie martwi, jak widzę. Nie. Zaniechaj, Mac. Wróć. Dokąd? parsknął Worten. I po co? Krystan otworzył usta, ale nic nie powiedział. Westchnął i przygryzł wargę z rezygnacją, niemalże rozpaczą. Niespodziewanie powiało chłodem, teraz jednak nie od jeziora. Na krótką chwilę Mac i Krystan stali się znów tymi samymi ludźmi, co przez kilka miesięcy burzy parę lat temu. Gotowym na wszystko przywódcą i jego zawsze wątpiącym zastępcą. Kapłan próbował się uśmiechnąć, ale spojrzenie wojownika nadal go w wściekle. Będę potrzebował łodzi, rzekł. Łodzi i dobrego sternika. I nie pieprz mi tu, że nikt nie pływa po martwym jeziorze. Na pewno znasz kogoś, kto się nie boi Erla. Jest paru, którzy pływają aż za wyjące wyspy. Powiedział po chwili kapłan unikając spojrzenia matca. Ale nawet oni boją się Erla jak ognia, zresztą nie tylko jego. Jezioro to paskudne miejsce i roi się tu od rozmaitych paskudztw. Rybacy ubłagali nawet Camuluah, by przydzielał im eskortę na czas połowów. Nie dlatego, że czują się zagrożeni, lecz by uniknąć podejrzeń. Ze wszystkich, których znam, wskazałbym tylko jednego, z którym można by spróbować pogadać. Zwą go za skroń i ponoć zna martwe jezioro równie dobrze, jak własne siedzenie, ale. Ale co? Nie będzie to łatwe. To okrajec. Wiem, jak rozmawiać z okrajcami, warknął Matt. dziadziejesz tu, Kristan. Co to? W zimnym powietrzu wieczora poniosła się muzyka. Niewidoczny muzyk wydobywał śpiewne nuty z harfy, przesycając noc wyrazistą, krystalicznie czystą melodią. Worten rozpoznał niezwykłą, bliską doskonałości muzykę pochorców, którą podczas burzy słyszał bardzo często. Melodia tkana przez niewidzialnego muzyka niosła w sobie niepokój, który poruszył go do żywego. Matt zmarszczył brwi i spojrzał pytająco na Kristana. To Istvan, ten sługa, który nam towarzyszył. Bąknął kapłan. Graco co wieczór, chociaż teraz, powiedz mi, gdzie znajdę tego całego okrajca. Worten odwrócił się i ruszył ku drabinie prowadzącej na niższą kondygnację. W muzyce pochorca kryło się wyraźne ostrzeżenie. Chłodne nocne powietrze, przysycone wonnym dymem z kominów oraz wilgocią bijącą od jeziora, wolno studziło emocje kotłujące się w matsie. Każdy krok coraz bardziej oddalał go od świątyni Smoczycy i jej kapłana, a zarazem dodawał myślom jasności, niezwykle potrzebnej w takich chwilach. Istniała pewna szansa, że nikt w gospodzie nie połączy jego facjaty ze znanym ongi zimieniem, tym bardziej, że żmijkę zdecydował się zostawić w świątyni, a wraz z nim większość broni. Miał przy sobie jedynie krótki miecz, oraz sztylet skryty w bucie, i mocno liczył na to, że nikt nie zwróci na niego uwagi. O ile będę trzymał gębę na kłódkę! Pomyślał. Drań! czyś wrzask rozdarł ciszę. Paskudny drań! Śmierdzący jak kozioł pokąpieli w nojówce! Mac instynktownie uniósł głowę i nagle pożałował, że wyłączył ze swego ekwipunku łuk oraz strzały. Gwiazdy przesłonił bowiem latający cień, który natychmiast wydarł się znowu. — Obszczyłydek, Obstraj portek. Krowy na twój widok mlekiem z dupy strzykają. A kury. nie dowiedział się jaki wywiera wpływ na drób, gdyż w tej samej chwili gdzieś za jego plecami rozległ się tętent ten kopyt. Rozpędzony, ciężko dyszący koń zwolnił, któreś z kopy trąbnęło, w napoły wyschłą kałużę, w policzek matce uderzyła ciężka kropla błota. Ej, ty! zawołał jeździec. Była to kobieta, ale mówiła nieprzyjemnym, niskim głosem. Ej, do ciebie mówię, wieśniaku. Szukam człowieka, którego zowią za skroń! Macz przystanął i uniósł głowę. Pomimo ciemności widział niechęć wypisaną na twarzy siedzącej w siodle kobiety. Od razu się domyślił z kim ma do czynienia. Nie musiał nawet przyglądać się misternie wykonanemu srebrnemu diademowi w kształcie smoka w locie, opinającemu jej ogoloną głowę, ani też klamrze u pasa zdobionej identycznym motywem. Miał przed sobą smoczą strażniczkę. Ze wszystkich profesji, które kiedykolwiek zrodziła cywilizacja, żadna nie była znienawidzona w tym samym stopniu, co smocza straż. Elitarna grupa kapłanek, której w strukturze świątynnej przypadły obowiązki dozorowo-wywiadowcze, rozrosła się do niespotykanych rozmiarów jeszcze przed miotem oraz burzą. Po ustaniu działań wojennych strażniczki ze zdwojoną energią rzuciły się do walki z wszelkimi przejawami niepraworządności, by na powrót zaprowadzić porządek w chwiejącym się w posadach osłabionym imperium. Objęte całkowitym immunitetem, uzbrojone w szereg przywilejów i obdarzone cząsteczką mocy, przemierzały krainy będące pod tuistańską władzą w poszukiwaniu winnych jakiejkolwiek nieprawomyślności. Szukały tych, którzy naznaczeni byli mocą, wyrzekali na przekleństwa, otwarcie mówili o końcu czy czyli na smoczyce. Szukały weteranów burzy, dysydentów i wywrotowców, szalały popustoszonym przez koniec imperium niczym rozzłoszczone szerszenie. Wortem doświadczył tego na własnej skórze. Jego spotkanie ze strażniczkami, które nastąpiło ledwie kilka dni po ostatecznej klęsce burzy, nawiasem mówiąc wciąż nie mógł nadziwić się sprawności, z jaką go wytropiono i osaczono, zakończyło się wielomiesięcznym pobytem w lokach. Nie znam ci go pani, burknął, naśladując chłopską mowę. Serce biło mu szybko, po całym ciele rozlewał się chłód. Nie znasz? syknęła strażniczka i pochyliła się w siodle. Nie znasz, tak? Mieszkasz w dziurze, gdzie wszyscy wszystkich znają po ostatni włos na dupie, a nie znasz okrajca? Możesz mi to jakoś wytłumaczyć? A może masz ochotę na dłuższą pogawędkę? Matt poczuł, że jego policzki płoną. Serce, o ile było to w ogóle możliwe, zabiło jeszcze szybciej. Jak mógł zapomnieć, że ma do czynienia z mistrzynią przesłuchanie, z pijawką, która z każdego niebacznie wypowiedzianego słowa się pretekst, by skazać nieuważnego rozmówcę na kamieniołom? Nawet najlepiej opracowane historyjki kruszyły się w ogniu pytań strażniczki, a on przecież takowej nie miał. Ba, kierował się jedynie nadzieją, że nikt nie rozpozna jego twarzy, a ta z sekundy na sekundę stawała się coraz wątlejsza. Postanowił postawić wszystko na jedną kartę. Bo ja głupi pani, wyjąkał pochylając głowę. Nikt ze mną nie gada, mówią, że śmierdzi mi z gęby jak z obory i starczy mnie dotknąć, by parchem oblecieć, a jedna taka, no i masz, kurwa mać. Oto moje szczęście. Mruknęła strażniczka, po czym walnęła konia piętami i popędziła ku widniejącym w oddali zabudowaniom. Mac usiadł na przydrożnym kamieniu i odetchnął ciężko, patrząc za oddalającą się jeźdźczynią przymrużonymi oczyma. Ja chyba śnię. Szepnął z niedowierzaniem. Podczas długich miesięcy w Lochach dowiedział się o strażniczkach praktycznie wszystkiego. Doskonale pamiętał, że w trakcie swego surowego, wieloletniego treningu uczą się starannie maskować wszelkie emocje i przemyślenia, a podejrzliwość przekuwają w swą najgroźniejszą broń. Strażniczka, z którą przed chwilą rozmawiał, o ile można to było nazwać rozmową, nie trzymała się żadnej z tych zasad. To był bezpłatny fragment. Po więcej, zapraszamy do aplikacji Audioteki. 啊。<music>